sprawdzę, czy mi wszystko działa dobrze. Tutaj już niby nadaję, ale tu nie widzę. Jajajajaj. Tak, tutaj nie widzę, żeby coś się działo. Transmisja na YouTube jeszcze nie ruszyła. Ale dlaczego? Już sprawdzam. Tu jest strumień, a tutaj pewnie jest chwilka opóźnienia. Wrócę na chwilę do Państwa jeszcze i uruchomię nagrywanie. Tak, dobry wieczór, bo to jest pora wieczorna. Ja jeszcze nie wiem, czemu mi się nie włączyło na YouTubie transmisja. Czyżby czekała do godziny? A nie, działa. Dobrze, tu już działa. Sprawdzamy teraz tam. I czy ona. Bo nie wszystko jeszcze umiem dobrze zrobić. Zatem. O, jest gdzieś nie tylko Olsztyn. Oj, bo widzę, że aż z południa Polski. Nie wiadomo, czy to prawda. Tak jak na egzaminie, nie wiadomo, czy student pisze to, co. Już sprawdzam, ale też jest możliwość. Dobrze. Chyba wszystkie miejsca, które powinny działać, działają. Czat również działa. Zabiorę więc Państwu na chwilę możliwość porysowania. Oczywiście kolor można zmienić. Zielone na zielonym słabo by wyglądało. Dodam, że możecie Państwo nagrywać tak jak chcecie, własnymi telefonami, kamerami, robić print screeny, notatki robić, szpiegować na wszystkie możliwe sposoby. Być może są studenci, którzy chcą wiedzieć, jak my się do tego przygotujemy. I w zasadzie nie musicie tego robić, bo jest nagrywane, zarchiwizowane, ale jeśli ktoś chciałby, nie ufa mi, że to dotrzymam słowa, może sobie nagrywać wszelkimi dozwolonymi i niedozwolonymi sposobami. Ja będę chciał Państwu opowiedzieć o tym, jak uniemożliwić studentom albo uczniom ściąganie na zdalnych egzaminach czy też kolokwiach. Cały czas możecie Państwo wykorzystywać komentarze w czacie, na YouTubie też można wpisywać, już tam się pojawiły komentarze. Wszystko jest anonimowo, policji nie będzie. Na początek może wyjaśnię. Skąd pomysł? Wziął się pomysł z tych memów, które pojawiły się zupełnie niedawno w internecie, a one też nie wzięły się z kosmosu. Żyjemy w czasach dość trudnych. Ja też Państwa nie widzę. Nie wiem, co tam się dzieje w Waszych pomieszczeniach. Czy Leszek jest Leszkiem, czy Edyta jest Edytą? Przecież można było napisać różne dziwne rzeczy zupełnie z kosmosu, żeby się w jakiś sposób zakamuflować, ukryć. Nie widzimy tego, co jest po drugiej stronie. Nawet jak chcemy, żeby studenci, uczniowie byli widoczni w kamerce, to mają mnóstwo innych sposobów na korzystanie z pomocy dozwolonych i niedozwolonych, i nie będziemy w stanie tego zobaczyć. Jak sobie z tym poradzić? Jeden z pomysłów wydawałoby się racjonalnych, było taki, anuż przekraść się do grup studenckich, na ich tajne różne fora, na Messengerze i w jakichkolwiek innych przestrzeniach społecznych, żeby udając studenta, na przykład starszego rocznika, który nie zdał, poprawia, chce pomocy od koleżanek i kolegów, przebrać się i jak taki szpieg zobaczyć, a cóż knują studenci, jak oni chcą ściągać. I ten górny rysunek tego bobra chyba, tak mi się wydaje, wskazuje na istotę i zabawność tej sytuacji, bo tutaj akurat jest mowa o prezentację na Teamsach, ale wcześniej inne memy wskazywały na uruchomienie rzutnika. Jak to jest, że my średnio potrafiący posługiwać się rzutnikiem i często prosimy studentów, żeby nam pomogli uruchomić, co nie jest akurat, nie widzę niczego złego, mamy kłopoty z poprawnym czy z pełnym wykorzystaniem na przykład Teamsów lub innych platform i tacy no mało
obeznani, chcemy wkraść się do grup studenckich i tam szpiegować niczym zawodowi detektywi. Studenci mają lepszą sytuację, dłużej są przed ekranem, mają kilku prowadzących, nawet jeśli większość albo duża część słabo sobie radzi ze sprzętem, to zawsze znajdzie się jakiś taki, który lepiej sobie radzi, a więc mają większą szansę szybciej nauczyć się korzystania z technologii i zatem nasze wysiłki mogą być no, takie trudne, kłopotliwe. A, to jest dziobak. Dobrze, dziękuję za podpowiedź. Byłem w warunkach takich troszeczkę polskich, z ogonem i z dziobem, czy no nie, no z dziobem nie, ale z takim ogonem to mi się skojarzyło z bobrem. Dziękuję za poprawienie. Mamy więc szansę? Tak, ja Państwu zdradzę jeden dobry sposób na to, żeby uniemożliwić całkowicie ściąganie. Żadne sztuczki, znaczy nie trzeba lustra z tyłu stawiać, żeby student mógł stawić, postawić lustro, żeby widzieć, co on robi, co on ma na ekranie, bo jeśli sami spróbujemy, to znamy te sposoby, że można robić dużo różnych rzeczy i wydaje się, że patrzymy. Cóż zatem, jak można zrobić? Zacznijmy od ściągania. Ściąganie w naszej kulturze istnieje od dawna. To nie jest wymysł zdalnej edukacji. Ja pamiętam z podstawówki, ze szkoły średniej, z matury. Ściąganie było powszechne. Osoba, która nie ściągała, mogła czuć się frajerem, jakimś takim no, zupełnie oderwanym od rzeczywistości albo jakoś tam ciamajną. Po prostu trzeba ściągać. Taka jest kultura, to jest taki rytuał. Może ma to jeszcze nawet jakieś takie zabawienie kultury szkolnej, przygotowywanie ściąg, bawienie się troszeczkę w policjanta i złodzieja, uniemożliwianie ściąganie, etc. Żyjemy w tym od lat, zdalne nauczanie tylko podniosło nam poprzeczkę. Coś jest złego w ściąganiu? Po pierwsze, w gorszej sytuacji są studenci i uczniowie, którzy nie ściągają, bo tak samo są oceniani. A po drugie i znacznie ważniejsze jest demoralizacja społeczna, przyzwyczajanie do oszukiwania. W zdalnym kontakcie to ściąganie, za chwilę powiem, na czym ono polega, jest o wiele łatwiejsze, a my jesteśmy o wiele bardziej bezradni. Jak temu zapobiegać? Czy ukradkiem dołączać do grup studenckich, uczniowskich i tam na przeszpiegach dowiedzieć się, cóż oni klują, tak jak w armii przed bitwą wysyłamy szpiegów, żeby zobaczyć, jakie plany ma armia przeciwna, to wykorzystamy ich słabe momenty. Chyba sposób jest nieco inny. Ściąganie to podczas egzaminów czy testów na stosowaniu niedozwolonych pomocy. Pomocy takich, których nie zaplanowaliśmy. Jakie są skutki demoralizacji? Jeden z przykładów. Prohibicja w Stanach Zjednoczonych. Idea czy intencje były pewno słuszne. Europa, Stany, wiele różnych miejsc na świecie cierpiały na plagę pijaństwa. Z tego były skutki bardzo negatywne, rodzinne, gospodarcze, społeczne, etc. Coś z tym trzeba było zrobić. Wymyślono prohibicję, ale skutek był, intencje dobre, ale skutek był fatalny, bo w zasadzie wygenerowało to mafię i duże problemy społeczne, które ciągnęły się jeszcze przez wiele lat. Czyli lekarstwo było chyba gorsze od choroby. Myślę, że w przypadku Polski zezwolenie na ściąganie to kilkudziesięcioletnie, niejako takie akceptowanie, przyzwyczailiśmy się do tego, rodzi złe skutki społeczne, bo to zostaje potem na życie dorosłe i na pewno nam doskwiera. Zatem tak, ściąganie to niedozwolone albo niezaplanowane przez egzaminatora korzystanie z zasobów zewnętrznych, z tego, czego nie ma uczeń, student w głowie. Jak to prosto ukrócić? Proszę bardzo, pozwolić na korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Będą więc korzystali, ale będzie to legalne. Nie będzie tego ubocznego skutku demoralizacji, przyzwyczajenia się, że życie polega na oszukiwaniu, na kantowaniu, etc. Zalegalizujmy pomoce zdalne różnego typu, bo jeśli wrócimy jeszcze do ściągania, to ona miała tam pewne aspekty dość pozytywne. Wiele osób na to zwracało uwagę, bo jeśli przygotowujemy ściągę, to się uczymy, ale teraz będą mogli przygotowywać pomoce swoje dydaktyczne na egzamin, na
kolokwium, z których można korzystać. Czy to analogowe pisane ołówkiem, czy to gdzieś w źródłach internetowych. Czyli przygotowuję sobie pomocę, robię coś legalnie, dobrze, właściwego, a nie jestem oszustem i próbuję oszukać. I to, co było dobre, w cudzysłowie, w ściąganiu, czy przygotowywaniu ściągi, nauczyciele mówili, że warto przygotować ściągi, potem z nich nie korzystajcie, ale to przygotowywanie było elementem uczenia się. Jeśli pozwolimy, że tak można, to będą robili to lepiej, ale nie będzie negatywnego skutku społecznego. No dobrze, ale teraz sobie zadamy pytanie. To po co egzaminy i kolokwia, co one sprawdzają, jeśli zadam pytanie i na każdą definicję, na każde pytanie o fakt, szybko ktoś sobie znajdzie odpowiedź. Owszem, jest to pytanie, czy na pewno szybko znajdzie. Możemy zrobić egzamin w szkole gastronomicznej z przepisów i uczniowie, studenci wyrecytują przepisy na pizzę, zupę pomidorową, cordon bleu, etc., etc. Znają te przepisy. Ale czym innym, czyli byłoby to sprawdzanie wiedzy. W momencie, kiedy pozwalamy wszystkim na korzystanie z pomocy, no to ta wiedza, co my tak naprawdę sprawdzimy? Bardzo łatwe byłoby do wykorzystania. Ale czym innym byłoby ugotowanie potrawy? Bo i tak musi skorzystać z wiedzy, ale wykazać się umiejętnością. Czym innym jest opowiedzieć, z czego składa się zupa pomidorowa i jak ją się przygotowuje, a czym innym ugotowanie tejże zupy. Może więc egzaminy będą sprawdzały umiejętności, nie tylko praktyczne, ale wiązania faktów. Wiem. Znacznie trudniej przygotować taki egzamin, bo egzamin z wiedzy w formie quizu możemy wziąć gotowy albo sami ułożyć, czy wiesz, etc., z ile odnóży mają owady i wiele innych elementów, a może w końcu kompetencje. To jest pytanie o to, co tak naprawdę powinniśmy mierzyć w edukacji, co sprawdzać i w jaki sposób przygotować egzamin. Jeśli pozwalamy na korzystanie z zasobów zewnętrznych, no to co my tak naprawdę będziemy sprawdzać? Są informacje, które na pewno warto mieć ze sobą stale, w takim bardzo szybkim dostępie. Tabliczki mnożenia uczymy się na pamięć. Wyobraźcie sobie Państwo lekarza, który prowadzi operację, no patrzy, coś tam jest. I dopiero wtedy wyciąga książkę, atlas anatomiczny i szuka, no gdzie ta trzustka jest, czy to jest może, czy tamto. Wyobrazimy sobie takie sytuacje, że ta informacja musi być szybko dostępna w głowie. Dawno, dawno temu, kiedy nie było internetu, a jeszcze wcześniej, kiedy nie było książek, dysponowaliśmy tylko tym, co mamy w głowie. Jeśli nie mam w głowie, nie mam do tego dostępu. A zatem to uczenie się na pamięć w dawnych czasach miało swój głęboki sens. Tyle tylko, że jesteśmy w wieku XXI. Zapamiętanie to nie jest korzystanie z tego. Niektóre dane takie pedagogiczno-psychologiczne wskazują, że student na egzaminie wykorzystuje 30% tego, co wie, a reszta jest nieużyteczna. Dlaczego? Bo one są w różnych przegródkach. Trudno. Może tak, wiedza jest konstruktem, jest strukturą. To nie jest luźne nagromadzenie faktów, tak jak klocków Lego w worku, to jest budowla z tych klocków Lego. Jeśli to dobrze jest w głowie poukładane, to łatwo do tego sięgnąć w pamięci. Stąd potrzebne różne skojarzenia, żeby do tych samych faktów można było dotrzeć z różnych stron i użyć do różnych zupełnie elementów. Podobnie jest z biblioteką. Elementem człowieka wykształconego było w czasie studiów zgromadzić sobie sporo książek, takich, które będą przydatne raz do studiowania, a potem jako taka zewnętrzna pamięć przydatna w pracy, czy to inżyniera, biologa, naukowca. Ja sam takich książek nazbierałem biologicznych dużo i do nich wracam. Ale to jest tak, w bibliotece może być dużo woluminów, ale w zależności od tego, czy wiemy, gdzie leżą informacje, które nas interesują, jak poukładamy sobie te księgozbiór, może w szafie wszystkie na kupie leżące, nie wiadomo co tam jest, czy w regale. Biblioteczka, taką jaką tu Państwo widzicie, to jest sposób na porządkowanie wiedzy. Nie tylko porządkowanie wiedzy w głowie, ale porządkowanie wiedzy zewnętrznej. I przejdźmy do trzeciego elementu, tego zewnętrznego, bardzo w tej chwili dostępnego. Telefon komórkowy, zasięg jest prawie wszędzie, szybko mogę docierać do informacji. Tyle tylko, czy potrafię.
Mamy mnóstwo zasobów w internecie, a jak trudno nam do nich dotrzeć. Zatem nieważne to, co jest w głowie, ważne, czy potrafimy do tego dotrzeć, zarówno do informacji w naszej pamięci, jak i tej zewnętrznej, w książkach czy w internecie. Zatem, czy mamy mierzyć wiedzę zgromadzoną w głowie, czy efektywny dostęp do informacji? Bo jak pracujemy w życiu zawodowym? Pytamy się ludzi, jeśli czegoś nie wiemy, ja również gdzieś tam dzwonię, dopytuję się, czyli wiedzieć, kogo spytać o rzeczy ważne, odróżnić dyletanta od eksperta, czy to w małym plemieniu, w wiosce, czy teraz w XXI wieku wśród znajomych albo nieznajomych osób, jak odróżnić tego, który mówi prawdę, od tego, który jest oszustem. Nie dać się nabrać na dwa garnki w cenie jednego i kilogram kapusty, czyli umiejętność odróżniania ekspertów od dyletantów potrzebna była człowiekowi od tysięcy lat, a więc dowiadujemy się od innej osoby. Nie wiem czegoś, to zapytać. Wiadomo, że dostęp do osób fizycznie jest ograniczony. Znacznie więcej możemy dowiedzieć się na przykład z literatury, z czasopism, z książek. Ale tu również musimy umieć odróżnić, co jest rzetelną informacją, a co jest blichtrem, co jest głupotą, co jest fake newsem, albo wynika z błędów, lub też celowego wprowadzenia nas w błąd. Potrzebna jest więc umiejętność, nie tylko dostęp do tych faktów, do tych zasobów pamięci zewnętrznej, ale ich odpowiednia selekcja. To jest tak, jak idziemy do lasu na grzyby. Ważne, żeby wiedzieć, które są jadalne, a które trujące. No, jeśli nazbieramy trujących, w najlepszym wypadku tylko jakaś tam choroba, dolegliwości pokarmowe, w najgorszym śmierć. W przypadku korzystania z niewłaściwych informacji, nawet z tych książek, też są kłopoty dla nas dokuczliwe. I w końcu, jak korzystać z szerokich zasobów internetowych, komputerowych? Cóż więc możemy sprawdzać na egzaminie? Czy potrafi efektywnie dotrzeć do informacji, nie ile zapamiętał, bo one się szybko dezaktualizują. Potem tak dużo wiemy, tak dużo nam jest potrzeba w zmieniającym się środowisku, że trudno raz się nauczyć i będzie przydatne. Ja już na przykład nie pamiętam numerów telefonów, znam tylko do siebie, bo muszę często go podawać. Kiedyś znałem wiele, a teraz już ich po prostu nie znam. Tak, tutaj pani Ania napisała, że przygotowując ściągi samodzielnie się uczymy. Tak, to był ten pozytywny aspekt, ale myślę, że można go z niego zrezygnować. Przygotowując pomocę sobie na egzamin, również uczę się w różnorodny sposób. Po to, żeby powiązać fakty w różnych konfiguracjach. Nie nauczyć się prosto wyrecytowania regułki, definicji, której notabene się nie rozumie, możemy sprawdzić w różnych konfiguracjach. Zatem chodzi o to, żeby i to, co w głowie było sensownie poukładane i świat wokół nas zewnętrzny. Ta pamięć zewnętrzna jest bardzo duża. Dlaczego ściągają? Wyobraźcie sobie Państwo plantacje bawełny z niewolnikami, albo nie trzeba szukać daleko. Polska, Europa Środkowa, pańszczyzna. Kilka wieków niewolnictwa, o którym tak jakoś zapominamy. Jaką najrozsądniejszą strategią jest niewolnika? Dbać o swoje zasoby, nie zmęczyć się i unikać kary. To jest jego strategia. A jaką strategią jest studenta czy ucznia? Nie przemęczać się. Mózg pochłania dużo energii, a do 20% tego, co nasz organizm zużywa, moci jeszcze więcej. Więc no, po co być rozrzutnym? To jest ich racjonalizm, racjonalizm niewolnika. Znacie Państwo pewną zasadę 3x Z, ja bym powiedział, że zakuć, zaliczyć, zapomnieć. I to jest stara zasada od kilkudziesięciu lat, ja jeszcze sprzed 40 lat ją pamiętam, zakuć, zaliczyć, zapić, zapomnieć. Zakuć, bo trzeba zaliczyć, mamy zaliczone, pić, żeby łatwiej zapomnieć, bo to jest nam niepotrzebne. I w pewnym sensie uczniowie i studenci dostrzegają, że ta wiedza jest im niepotrzebna. To my, egzaminujący, uważamy, że ona jest niezbędna, ważna. Czasami słusznie, a czasami jest to nasza iluzja. A po co pamiętać rzeczy niepotrzebne? Zapominanie jest bardzo ważnym elementem uczenia się. To, co niepotrzebne, zapominać, nie zaśmiecać, nie obciążać mózgu. Może nie wiedzą, że coś im jest bardzo potrzebne, bo może nie mają tej wyobraźni.
To w takim razie przekonajmy ich, że coś jest im potrzebne. No dobrze, co zrobić, żeby niewolnicy lepiej pracowali? No bo się obijają, kradną, marnują dobra, żeby więcej na nich zarobić. No to zatrudnić więcej nadzorców z kijami, żeby wszystko widzieli. Może dodatkowe kamery, może sprytnie jakieś tam fotopułapki, żeby bardziej pilnować, albo sroższe kary, niech się boją, bo jak raz jednego dla przykładu zlinczujemy, czy wybatorzymy, żeby krew leciała z pleców, to może inni się przestraszą i będą sami pracowali, a może jakieś nagrody. Jest prostszy sposób i ludzkość z tego skorzystała. Zrezygnowaliśmy z niewolnictwa na rzecz na przykład gospodarki czynszowej. I cóż, nie trzeba nadzorcy, nie trzeba batów, nie trzeba śledzenia, oni tak robią, ale robią dla siebie. Jest zupełnie inna motywacja do pracy. Dawno, dawno temu liczyło się posiadanie ziemi. Ważni byli w społeczeństwie i gospodarce posesjonaci, ci, którzy mają ziemię. Potem, kiedy nadeszła rewolucja przemysłowa, ważni byli ci, którzy mieli maszyny. To oni byli bogaci, decydowali o świecie. A teraz decyduje wiedza. Ci, którzy wiedzą, dysponują wiedzą. Nie muszą mieć ziemi, nie muszą mieć maszyn, a również dysponują. W takiej gospodarce opartej na wiedzy, ten system niewolniczy, oparty na nakazach, zastraszaniu, nie przynosi efektywnej pracy. Wszyscy na tym tracimy. Próbuję spojrzeć i na czat na YouTubie, i tutaj w Click Meeting. Co my chcemy sprawdzić na egzaminie? Czasami trudny egzamin jest dla nas samousprawiedliwieniem. No bo jeśli pokażę kolegom albo sam spojrzę na trudne pytania, klękajcie narody, wysoki poziom, kto to nie tak łatwo to zdać. Pokażę koledze, no tak, ten to ma poziom swoich zajęć. Jak zwierzchnik sprawdzi, no to jestem kryty, ja coś robię sensownego. Moi studenci, moi uczniowie pocą się, nie przechodzą, wielu ich nie zdaje, a jednocześnie pozwalam ściągać. No bo wiem, że ten egzamin nie jest do przeżycia, to jest zbyt trudne, albo nawet jeszcze gorzej, jeśli sobie z tego nie zdaję sprawy, a więc tak, tu jest wysoki poziom, ale ja na to nie patrzę. A ściągajcie sobie. Udaję, że nie wiem, że wy ściągacie. I spokój jest. Wyszło, że studenci taki trudny egzamin zdali bardzo dobrze. Znaczy, jestem świetnym dydaktykiem. A może tej kontroli po prostu nie ma potrzeby. Jeśli czujemy się ciągle kontrolowani z nadzorem na jakość, to nas kusi utrzymywanie egzaminów pamięciowych, przeszkadzanie w ściąganiu albo udawaniu, że tego nie ma. Co sprawdzamy? To, co wiedzą i zapamiętali z naszych mądrości, które im wygłosiliśmy lub przeczytaliśmy, czy to z kartki, czy to z ekranu monitora. A może sprawdzamy na egzaminie, czy potrafią szukać, analizować, argumentować. Pytanie nie jest proste, więc muszą przygotować się do egzaminu. Zwróćcie Państwo uwagę, wiele egzaminów tak już wygląda. To nie jest kwestia tylko pamięciówki, czyli to nie jest tak naprawdę nic nowego. Są egzaminy problemowe, trudniej jest sprawdzić, bo trzeba wysłuchać studenta, ucznia, przeanalizować, często z nim dyskutować. Wtedy widać, czy rozumie to, czym się posługuje, czy też jest zupełnie nieprzygotowany i jest to kosmos. Nieważne, z czego student, uczeń korzysta, byle poprawnie i z sensem, bo w takich warunkach będzie pracował. Pracował z ludźmi, będzie mógł się pytać inne osoby o rzeczy mu potrzebne. Ale to są potrzebne również kompetencje społeczne. Jeśli jestem gmurem, egoistą, kiedy przeszkadzam innym, to czy oni mi powiedzą to, na czym mi zależy? To jest kwestia budowania relacji, żeby można się było dowiedzieć od ludzi. Zamiast samemu długo dociekać, można kogoś się zapytać. Powie, pokaże, błyskawicznie wiemy. Potem korzystają z różnego typu zasobów, przygotowując projekty, przygotowując to, co w pracy robimy, korzystamy z zasobów zewnętrznych. I o naszej jakości decyduje to, jak potrafimy korzystać z zasobów i tych w głowie, bo czasami potrzebne są szybkie reakcje i szerokie spojrzenie. Przykładem niech będą różnego typu buble
architektoniczny, bo ktoś o czymś tam nie pomyślał, nie miał szerokich horyzontów i zrobił coś schematycznie. Czyli czy potrafimy korzystać z tego, co w głowie i z tego, co jest wokół nas. Zatem, jeśli egzamin na tym by polegał, to przygotowujemy ich do realnego życia i nauczymy ich tego, co jest naprawdę ważne. Korzystać dobrze z informacji. Bo to tak, wyobraźcie sobie Państwo, że kupiliście samochód. Pierwsza lekcja, wrzucamy jedynkę, no jeszcze dwójkę. O, już w porządku, wszystko umiem, jeżdżę sam. Jeździcie po mieście na drugim biegu i denerwujecie się, że ten samochód to kiepski wynalazek, jeździ się wolno, warczy i w ogóle to po co, lepiej z niego zrezygnować. Tak możemy sprawdzić, czy wiemy to, co powinniśmy wiedzieć. Jeśli będziemy mówili o tresurze, o przemocy, to tego, czego nauczymy studentów, będzie nietrwałe. To będzie 3 razy Z albo 4, żeby ułatwić sobie zapominanie. Są osoby, które wykorzystują dalej testy, quizy, nawet trudne, ale nie stawiają ocen. Wtedy ma nieco inną wartość. To znaczy jest informacją zwrotną dla samego uczącego się. On sprawdza bez presji, że zostanie baty albo zostanie wyrzucony, ukarany w jakikolwiek sposób. Ma informację, czy wie. To jest tak jak z egzaminem na prawo jazdy. Dobrze jest wcześniej poznać przepisy, rozpoznawać znaki stojące, leżące i jakiekolwiek inne sygnały, żeby przystąpić do egzaminu praktycznego, bo wtedy trudno stanąć na skrzyżowaniu i wertować w internecie, a cóż ten znak drogowy znaczy, albo jak rozwiązać tą sytuację. Czyli takie sprawdzanie wiedzy teoretycznej też jest przydatne, ale nie musi być wystawiana ocena, przynajmniej nie tak często, jak to robimy. Możemy wymyślać różne sposoby, żeby utrudnić studentom i uczniom ściąganie. Ale po co marnować czas i wysiłek, naszą kreatywność na to, żeby szpiegować, włączać różnego typu urządzenia uniemożliwiające ściąganie? Może ten czas i nasz wysiłek skierujmy na przygotowanie dobrych zajęć, dobrych sposobów uczącego sprawdzania, czy tak zwanej oceny uczącej. Pozwólmy legalnie korzystać z zasobów, żeby wiedzieli, jak mogą z tego korzystać. To im się przyda na całe życie. Będą na pewno w pracy coś takiego wykorzystywali. Jeszcze raz powtórzę. Sposób na zlikwidowanie ściągania jest prosty. Pozwólmy korzystać z zasobów. Będą to robili legalnie, nauczą się rzeczy ważnych, przydatnych w życiu, jak również nie będzie tego efektu demoralizującego w postaci robienia rzeczy nielegalnych. No dobrze, ale wtedy pojawia się pytanie, a jaki jest sens egzaminu z wiedzy pamięciowej? No właśnie, to nie jest pytanie, które narodziło się teraz, w pandemii, w zdalnym nauczaniu. On już od dawna funkcjonuje. To zdalne nauczanie mocniej nam to pytanie zadało. Pokazuje bezsens, czy można powiedzieć niezbyt sensowny sposób sprawdzania wiedzy. Nie pasuje do wieku XXI. Kiedyś było dobre, kiedyś ludzie uprawiali pole sochą, pługiem, teraz konnym, teraz zupełnie inaczej. Wskansenie tak, ale dla gospodarki nie jest to w sumie istotne. Ekosystem edukacyjny jest bardzo szeroki, obejmuje kontakty międzyludzkie, kontakty w klasie, to co uczniowie, studenci robią w domu, jak również ogromne zasoby zewnętrzne. Nie tylko to, co zmieścimy w naszych szarych komórkach, ale również to, co zapiszemy w książkach, w źródłach elektronicznych. Ważne, żeby z tego korzystać, tak jak z mózgu i tego, co potrafimy zapamiętać, sensownie pamiętać, a musimy co jakiś czas zmieniać, aktualizować swoją wiedzę i reorganizować to, co mamy w głowie, reorganizować swoją biblioteczkę, wyrzucić książki już nieaktualne, zakupić te, które są z wiedzą jak najbardziej aktualną, dobrą, właściwą, przydatną, jak również wiedzieć, gdzie sięgać do internetu, do jakich zasobów, kiedy potrzebujemy poprawnych i potrzebnych nam ważnych informacji. Zatem zmienimy coś w systemie edukacji. Pytanie o to, jak uniemożliwić ściąganie studentom czy uczniom, tak naprawdę dotyczy całej naszej edukacji. Pytanie pojawiło się dawno, a teraz ją warto
jeszcze raz zadać. Przyszłość jest nierównomiernie rozłożona. Gdzie niegdzie już jest, gdzie niegdzie jest skansen, konopielka. Może Państwo pamiętacie tę książkę, potem był również film. Jakieś tam skanseny się przydadzą dla wiedzy historycznej. O, wyłączę w takim razie udostępnianie ołówków. Edukacja się zmienia. Potrzebna jest zmiana bardzo szeroko rozumiana, żeby ściąganie to nie jest sprawa tylko studentów, to jest również nasze, jak ten środowisko to środowisko edukacyjne zorganizujemy. Zdalna edukacja pokazała nam, że na uniwersytetach i w szkołach jest coraz silniejsza konkurencja. Nie da się studenta, nie da się ucznia przywiązać, tak jak chłopa pańszczyźnianego, potem ścigano z biegów, jedni uciekali na Kurpie, mówię o chłopach pańszczyźnianych, inni na Ukrainę, na Sicz, tam ich władza nie doścignęła, czyli możemy próbować przywiązać do ziemi, ale to się nie uda. Zmieńmy więc naszą edukację, bo stracimy tych chłopów pańszczyźnianych. Inni przechodzą na zupełnie inną gospodarkę czynszową. Z dzisiejszego spotkania nauczyłem się, że to jest dziobak. Ktoś mi podpowiedział, no, mi się kojarzyło z bobrem, ale to jednak jest dziobak, zgadza się, do jakiś dziób. Bardziej z tym zwierzęciem związany. Albo będziemy wspierali naszych podwładnych, naszych uczniów i studentów i tworzyli nowoczesne środowisko edukacyjne dla gospodarki opartej na wiedzy, albo będziemy żyli w skansenie i wystawiali się na takie zabawne memy, troszeczkę z nas kpiące, niezbyt poradnych osób, które nagle chcą zostać Jamesem Bondem i wyszperać, jak to można oszukać na egzaminie. Budujmy relacje z uczniami, ze studentami tak, żeby przekonać ich do sensu uczenia się, że to, co uczymy, no, musimy sami siebie też o to zapytać, czego ich, jak uczyć, zmienić naszą szkołę i uniwersytety jest wybór. Na pewno edukacja może być coraz bardziej ustawiczna, coraz bardziej rozproszona, coraz bardziej zindywidualizowana. Narzędzia nam na to pozwalają. Może być i hybrydowa, konektywna, albo zostaniemy gdzieś w skansenie i będziemy próbowali jakoś tam z tym studentom, uczniom przeszkadzać. Kiedyś trzeba było być oczytanym, a teraz trzeba być oklikanym w sensie używania programów. Ja dzisiaj też wykonałem eksperyment po raz pierwszy. Prowadzę webinarium na stojąco, stąd się bardziej ruszał, ale podobno to jest bardziej zdrowe. Musiałem trochę w domu przemeblować. Popełniłem błąd, bo ustawiając transmisję, chciałem coś sprawdzić, źle ją ustawiłem. 2 godziny przed wydarzeniem coś się zaczęło, musiałem od nowa to zrobić. Ktoś, chyba radio UWM-FM miało ustawioną transmisję, link ten znikł. I ja już wiem dlaczego, bo jako użytkownik z czymś takim się spotkałem. Aha, wiem skąd to się wzięło, z czego to wynika, czyli oklikać i inaczej zrobić i samodzielnie zrobić tutaj transmisję. Pan Wojciech na YouTubie pisze, że nie wyobraża sobie, jak studenci mogą ściągać. Ja moim studentom każę siąść z lustrem, pewno za plecami, żeby było widać, co jest, i mieć dwie kamerki, włączony mikrofon i przysiąść na życie matki, że nie będzie ściągał. Pozdrawiam. No może i tak to można. Nie wiem, czy to się uda. Ja znam sposób prostszy, tak mi się wydaje, pozwolić korzystać z zasobów. Wtedy nie potrzeba jest lustro, nie robimy z siebie no, takich powodów do żartów w internecie również. Być oklikanym, bo to jest wyzwanie współczesnej dydaktyki. Oklikanym w tym sensie nie tylko po to, żeby widzieć, jak studenci mogą ściągać, co mogą robić, ale po to, żeby lepiej z nimi utrzymać więzi, relacje. To jest nam przydatne. I ja dzisiejsze spotkanie wykorzystałem do tego, żeby się nauczyć. Sprawdzić kilka rzeczy, błędy się pojawiły, ale zdobywam doświadczenie. W moim mózgu tworzą się nowe połączenia, już mniej więcej zapamiętuję bardziej, aha, najpierw na YouTubie muszę to zrobić, lepiej nie włączać
żeby prezentacja czy transmisja uruchamiała się automatycznie, lepiej ręką. Kilka razy przećwiczę i będę widział, ile minut mi na to jest potrzebne, żeby zdążyć to zrobić. Ileś to razy muszę zrobić. To jest tak jak z gotowaniem zupy, ciasta. Po raz pierwszy się nie uda. Po iluś tam razach wychodzi to prosto i łatwo i tego warto się chyba nauczyć. Na pewno uniwersytet się zmienia nie tylko cyfrowo. Moje pytanie jest, a jak mój uniwersytet, jak moja szkoła się zmienia i co my z tym fantem zrobimy. Tym chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Spróbuję jednocześnie śledzić czat na platformie ClickMeeting. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Jeśli Państwo chcecie się czegoś dowiedzieć, możemy włączyć tryb pytań i odpowiedzi. Nie będzie widać, kto zadaje pytanie. Na dole macie Państwo przy komentarzach dymek i znak zapytania. Jak naciśniecie na znak zapytania, wtedy będę mógł wyświetlić to pytanie na slajdzie. Wszyscy będą mogli odpowiedzieć. Zachęcam do zadawania pytań lub komentowania. Próbuję śledzić, no ktoś mi tam proponował na ministra edukacji, nie nadaje się, o może jeszcze jedną rzecz powiem. Mi jest łatwiej stosować egzaminy w formie na przykład projektu, tak jak w tym roku studenci pedagogiki wczesnej edukacji. Dlaczego? Bo jestem mało ważną osobą. Egzaminy, czyli tak, mało ważna osoba gdzieś na brzegu porządku dziobania nie dostaje ważnych przedmiotów z egzaminami, bo student nie może mieć zbyt wielu egzaminów w sesji, a zatem dla ważniejszych egzaminów, przedmiotów i osób są egzaminy, a dla tych mniej na przykład tylko zaliczenia albo zaliczenie z oceną. Ja to wolę, mam wtedy większą, dużo większą swobodę na wymyśleniu zaliczenia z oceną na przykładzie projektu. Zrobią coś i jest możliwość sprawdzenia. Tak, Pani Anno, archaiczne formy weryfikacji wiedzy wynikają z archaicznych form organizacji szkoły. Zgadzam się z tym. Jest to kwestia no, takiego tkwienia w bardzo starej szkole. To było dobre w wieku XIX. Czasy się zmieniły i tak jak już nie wykorzystujemy sochy do orania pola, tak musimy zmienić. I to widzieliśmy już przed zdalną edukacją, czy pandemią i masową zdalną edukacją. Teraz jest doskonały powód, żeby o tym, do tego wrócić. To właśnie nowe technologie i nasza bezradność wobec ściągania przy wiedzy takiej pamięciowej pozwala nam jeszcze raz to przemyśleć. Już tutaj spróbuję włączyć. Wrzucić do widoku pytania, które się pojawiają. Tak, łatwiej jest napisać test niż sprawdzić, czy ktoś rozumie. Łatwiej się sprawdza wiedzę pamięciową. To prawda, odejście od egzaminów z wiedzy pamięciowej jest dla nas trudniejsze, bo wymaga większego wysiłku. Test można zrobić dla 100 osób, szybko sprawdzić nawet maszynowo poprzez różnego typu programy i mieć z głowy. Jest jakieś tam ocena. Tu trzeba dyskutować, trzeba sprawdzić rozumienie. Ja na przykład mam kłopoty z wystawianiem ocen. Kiedyś nie, teraz coraz więcej. Dlaczego? Bo mam wątpliwości, co jest tym wzorcem z CEWR. Czy moja wiedza, czy jak kiedyś myślałem, to co powinien student wiedzieć. Mam wątpliwości, czy i moja wiedza, i to, co myślę, że student powinien wiedzieć, jest rzeczywiście czymś realnie sensownym, czy nie powinno być inaczej. Niech sprawdzi się w działaniu, niekoniecznie z ocenami. Tak, prawda, trzeba zmienić bardzo dużo i w szkołach, i na uniwersytetach w sposobie funkcjonowania, wyboru przedmiotów, zaliczania, etc. Czyli teoretycznie łatwo zrezygnować, uniemożliwić studentom ściąganie, bo zmienimy
warunki w praktyce oznacza to spory wysiłek. Wysiłek, który warto podjąć już od zaraz, nawet tak, jak możemy zrobić na swoim miejscu pracy. Nie wszystko od razu, nie jesteśmy ministrami, tylu ministrów nie ma, co nas nawet tu uczestniczących, myślę o ministrach edukacji. Czy w przedmiotach podstawowych, tak jak zoologia, bezkręgowce czy paleobiologia, można sprawdzić kompetencje? Tak, myślę, że można. Przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, bo tego, czego możemy nauczyć, to uczyć się uczyć, uczyć rozumienia. Dla niektórych na przykład biologia, zoologia wydaje się nauką pamięciową, tam jest dużo faktów, ale jeśli poszukamy pewnych prawidłowości, takich jak teoria ewolucji, tak jak teoria ekologii, czy teoria ekosystemu, wtedy te dziwne, powiązane ze sobą, czy rozproszone fakty nagle stają się jasne. Dostałem niedawno zadanie, mianowicie takie, jak wyjaśnić złożony cykl paprotników. No nie jest to takie proste. Szukanie sensu jest możliwe i dlatego sądzę, że zoologia może być pewnym przeglądem różnych typów planów budowy, ale nie po to, żeby zapamiętać, że one są takie, ale może szukanie porządku, dlaczego one są takie, z czego to wynika, etc. Podobnie z paleobiologią, jak ustalić, to może być materiał do myślenia, do rozważania, do tego, żeby wiedzieć, czym są prawa przyrody, czym jest biologia, jak ustalić, jak wyglądały dinozaury, ile czasu nam to zajęło w takim ciągłym dialogu, dialogu z różnymi faktami. Więc jestem tak, są pewne rzeczy, które są, tak jak już wspomniałem, ta trzustka u lekarza, żeby on nie szukał. Wydaje mi się, że w działaniu, w ćwiczeniach zoologii, w ćwiczeniach z paleobiologii, w dialogu nabywamy tych kompetencji. Egzamin może być właśnie taką symulacją operacji lekarskiej, albo dostaje student coś i ma określić, co to jest. Niech korzysta ze wszystkiego. Ja pamiętam zaliczenie z entomologii, jak sobie studenci radzili, na przykład rozpoznawania rzędów. Jak tej ważce urwie się jedno skrzydełko, to, ta z urwaną skrzydełkiem to jest na przykład jakaś tam eszna. Czyli studenci próbowali sobie zaznaczyć różnego typu, oznaczyć te zwierzątka, żeby rozpoznać gatunek, ale można zupełnie inaczej, dać to, czego nie mieli. Wymaga to przemyślenia. Wydaje mi się, że jest to możliwe. Inaczej musimy zdefiniować to, co student musi umieć, kanon wiedzy. Jaki ten, teoretycznie mamy to zapisane, różnego typu kompetencje, sylwetka absolwenta i tam nie ma, że musi znać konkretny gatunek, ma pewne rzeczy rozumieć. Tak, wydaje mi się, że można przynajmniej w części odejść od wiedzy takiej, żeby egzaminy sprawdzały również umiejętności. W części od dawna wiele profesorów, nauczycieli to robi. Zadaje takie pytania na myślenia. Czyli to nie jest jakieś coś, odkrycie zupełnie nowe. Tak wielu dobrych nauczycieli robi od 10 lat. Uczy myślenia, zadaje pytania dodatkowe, żeby sprawdzić, czy ktoś to rozumie, czy tylko nauczył się na pamięć. Dysproporcja wymagań, nie wiem, czy ona jest dysproporcja wymagań między szkołą, a może przeczytam, nie, wszyscy widzą, jest na ekranie. Czy są to rzeczywiście dysproporcje wymagań między szkołą średnią a wyższą? Nie wiem. Musimy zdecydować, czego chcemy nauczyć, czy zapamiętania iluś tam rzeczy, czy też kompetencji. Chyba w maturze sporo takich rzeczy już się pojawiło na zasadzie: dostarczymy ci danych, masz dane, a dopiero tego spróbuj coś. Dobrze, to już chyba to było. To również jest to możliwe. Wymaga od nas dużego zbiorowego wysiłku. Moim zdaniem jest to możliwe. O, zaraz, to tego chyba nie pokażę.
Ania, to już było, przepraszam, muszę się jakoś ogarnąć. Jedną rzeczą, czego się nauczyłem, że lepiej prowadzić takie zajęcia w dwie osoby, jedna śledząca czat, tak żeby swobodnie było mówić. Kiedyś mieliśmy pracowników technicznych, którzy przygotowywali na zajęcia od tej strony technicznej, preparaty, łatwiej było. Do nauczania zdalnego też jest to potrzebne wsparcie. Wydaje się to oczywiste, ale nie do końca takie łatwe do wykonania. Co zrobić, gdy w otwartym pytaniu pojawi się ten sam przykład w dwa i trzech pracach? Odpowiedź ma identyczną interpunkcję, stylistykę, nie zaliczyć odpowiedzi i w końcu studenta nie złapano na gorącym uczynku. Ale to jest szukanie, żeby nie ściągali. Jeśli w pytaniu otwartym damy możliwość korzystania ze wszystkich możliwych zasobów, w tym konsultowanie się z drugim studentem, no to nie widzę problemu. Jeśli będzie to pytanie o bardziej złożonym charakterze, to chyba takich niebezpieczeństw będzie. No, w tym przypadku moglibyśmy mówić o plagiacie, czyli wyjaśnić studentowi, na czym polega plagiat. Jeśli pojawiają się dwie takie rzeczy, no to być może jest to plagiat. Czyli tutaj wskazujemy nie, że ktoś ściągał, tylko że popełnia plagiat. Tutaj na gorącym uczynku nie zawsze musimy kogoś złapać, żeby to stwierdzić, nie ma takiej potrzeby. Jeśli mogą korzystać, to niech korzystają, nauczmy ich korzystania, bo tego wydaje mi się ten zakres wiedzy podstawowej jest potrzebny. Czy to lektur, czy to pewnej faktów, które powinniśmy znać, ale bardziej bym się ograniczał do praw niż znajomości informacji, znajomości wszystkich gatunków, bo tego się nie da zrobić. Jeśli nauczy się korzystać ze źródeł, to nawet widząc obiekt, którego nie zna, będzie wiedział, jak go rozpoznać. A przecież tak w życiu będzie. Dostaje ważkę i musi ją rozpoznać, jaki gatunek. No to coś zrobi. Będzie ściągał albo szukał informacji u innych. Nie wiem, czy udało mi się na wszystkie pytania w jednym czacie i w drugim czacie odpowiedzieć. Jeżeli nie ma pytań, to ja wyłączę przynajmniej nagrywanie na Click Meeting. Transmisja cały czas jest nagrywana. Ona na YouTubie będzie dostępna do końca świata i o jeden dzień dłużej, jeśli te serwery wytrzymają i to będzie możliwe. Jeszcze wrócę do mapy. Ci, którzy są na YouTubie, nie mają możliwości zaznaczenia na mapie w pokoju clickmeetingowym. Jeszcze sporo miejsc było, można było tam kliknąć, a jest to kwestia również kompetencji, jak się dostać do miejsca i jak to wykorzystać. Żeby nie przedłużać, bo nie widzę ani tu pytań, ani tam pytań, ja potem komentarze spokojnie sobie poczytam, pomyślę, może uda się zrobić. Boję się, że sam tytuł był zbyt prowokacyjny, zbyt prowokujący, ale mam nadzieję, że niektórzy nie ocenią po okładce, tylko po zawartości i ta dyskusja będzie się toczyła. Dziękuję Państwu za obecność i w pokoju Click Meetingowym i na YouTubie, zobaczę, co było na Facebooku. Daliście mi szansę troszeczkę się pouczyć, doskonalić swoje umiejętności. Nie, żebym gdzieś w podręczniku albo w tutorialu przeczytał, jak należy zrobić transmisję, bo to niby wiedziałem, ale musiałem kilka razy sprawdzić, kilka błędów popełnić, żeby nabrać wprawy, tak jak w przygotowaniu potraw, jeżdżeniu rowerem czy jeżdżeniu samochodem. Do zobaczenia w różnych miejscach internetu i mam nadzieję dyskusji na tym, jak nasza szkoła od podstawowej do uniwersytetu mogłaby wyglądać, żebyśmy my się czuli tam dobrze i studenci się czuli dobrze, żebyśmy nie musieli, już przerzucę ten mem początkowy, żebyśmy nie musieli być bohaterami
takich dziwnych opowieści i dowcipnych, aczkolwiek one coś sensownego wnoszą, pozwalają na dialog. O tyle się zmartwiłem tymi memami, że one budują nieufność między nami a studentami. Chciałbym, żeby ten dialog w bezpiecznym miejscu odbywał się jak najczęściej, czego i Państwu życzę. Nie wiem, kim jesteście. Niektóre osoby rozpoznałem po nazwisku, bo to akurat na YouTubie. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w lepszym świecie edukacyjnym bez ściągania. Dziękuję za obecność. To teraz ja muszę chyba wyłączyć. Ale ktoś pisze, to zaczekam. W razie czego możecie Państwo na blogu Profesorskie Gadanie dopisać swoje komentarze również anonimowo. Studenci